Jakiś czas temu Artur zamieścił na internecie przypominającą lekturę Kenneta Hagena Siedem kroków do osądzania proroctw. Proroctw, czyli też i proroków. I wiecie, czytając tą książkę, czytałam ją wiele razy, ale kiedy przeczytałam teraz tą książkę, to przyjęłam od Ducha Świętego również korektę do swojego życia. Kenneth Hagin opisuje w tej książce, że modlił się kiedyś innymi językami. Wydawało mu się, że się modlił 15 minut. Okazało się, że modlił się ponad 4 godziny. I podczas tej modlitwy innymi językami Duch Święty wskazał mu werset 1 Koryntian 3:3. Kazał mu te wersety rozważać. Są to wersety o tym, jacy byli Koryntianie, że Koryntianie byli zawistni, plotkujący, źle się zachowujący i tak dalej. I zwrócił uwagę jego na słowa, które apostoł Paweł napisał do Koryntian. Napisał do nich słowa o ich zaletach. A zakończając ten trzeci werset, napisał: wyście Chrystusowi, a Chrystus Boży. I Duch Święty do niego mówi: Kenneth, ale ty i podobni tobie kaznodzieje, byście rozpoczęli w ten sposób, pisząc do Koryntian. Wy, matoły, jesteście tacy, tacy, tacy i tacy. I wiecie, ja czytając w ogóle tą książkę, bardzo się popłakałam, bo miałam taką tendencję, wierzę, że już jej mieć nie będę. Miałam tendencję widzenia więcej rzeczy złych niż dobrych. I to jest moja dzisiaj pokuta przed wami. Ja się sądzę dzisiaj sama przed wami. Polecam tą książkę, choć czytałam ją wiele razy, ale wiecie, jak to jest, kiedy czytamy Biblię, za każdym razem też coś innego w ogóle z niej wyciągamy. A teraz powiem wam taką drugą rzecz. Leciałam teraz w środę do siostry do Anglii i zawsze jak latam samolotem, to mam taką swoją prywatną modlitwę. Boże, chciałabym, żeby tylko wokoło mnie nie siedziały dzieci. Po prostu dzieciaki strasznie krzyczą i krzyczą mi się, zawsze zatykają uszy, a dzieci krzyczą tak, że ja po prostu miewam ciężki lot. Co się dzieje? Wsiadam do samolotu i okazuje się, że bezpośrednio za mną siada mama z trójką dzieci. Z 6-miesięcznym dzieckiem, z 4-letnim i chyba z 6-letnim dzieckiem. I posłuchajcie, atmosfera w samolocie jest niemiła. Dzieci krzyczą, wrzeszczą. Czym bardziej one krzyczą, czym bardziej wrzeszczą, tym bardziej krzyczy ta mama. Wszystko się dzieje bezpośrednio za mną. Głosy w samolocie podnoszą się: proszę uciszyć dzieci, niech pani zrobi coś z tymi dziećmi, proszę im dać gumę, proszę im dać książkę i tak dalej. I wiecie, ja tak sama po prostu walczę ze swoimi myślami, ponieważ to się dzieje za mną. Dzieci mnie kopytkują w plecy, rzucają we mnie w ogóle paluszkami, chrupkami i tak dalej. Również chciałam się podnieść i powiedzieć: proszę pani, ja chciałabym spokojnie po prostu dolecieć. Ale wiecie co? Jakiś czas temu umieściłam też taką myśl, czy potrafimy jeszcze poprawić komuś koronę na głowie, nie obwieszczając całemu światu, że się osunęła. I natychmiast namaszczenie, które jest we mnie, ono zaczęło mówić do mnie, czyli Duch Święty zaczął do mnie mówić: po prostu pomóż. I jak tylko zgodziłam się na tą zgodę, zgodziłam się na tą, z tą jak gdyby informacją, że ja chcę pomóc tej mamie, przez 2,5 godziny, uwierzcie mi, w ogóle atmosfera była zupełnie inna. Te dzieci zaczęły ze mną współpracować. A jak to wyglądało? Wsadzały do mnie nóżki, ja ich za te nogi tam w ogóle drapałam. Wszystkie możliwe gadżety, które miałam tylko w plecaku, podsuwałam tam. Jakieś papierki, kawałki jakichś groszków, w ogóle cokolwiek, żeby tylko te dzieciaki po prostu się uspokoiły. I wiecie, kiedy wylądowaliśmy, mogłam
podnieść się i zrobić do nich akuku. I one po prostu to mnie, ciocia! Ta mama miała łzy w oczach i mówi, wie pani co, coś pani powiem. Ja kiedy wsiadałam do tego samolotu, to ja po prostu już nie wiedziałam, co mówię. Została mi tylko modlitwa do Boga. Muszę się po prostu pomodlić, żeby ktoś dzisiaj siedział taki, co mi po prostu pomoże, ponieważ ona miała doświadczenie z tymi dziećmi. I posłuchajcie, byłyśmy razem do końca odprawy. I ta sytuacja, czyli jak gdyby moja pomoc w stosunku do niej w tym samolocie spowodowała to, że mogłam jej ogłosić Ewangelię, dałam jej dwie książki, wymieniłyśmy się numerami telefonów. Także super.